to, co tam leży ci na sercu. Zagaił tato. Bo zawodowo to zdaje się powodzi ci się nie najgorzej. Skończyłeś szkółkę, dochrapałeś się sierżanta, a przed tobą zdaje się wielkie perspektywy. Albert zapłakał. Łzy same leciały mu z oczu i nie mógł ich powstrzymać. Tyle lat samotności, upokorzenia, bólu, niezrozumienia i cierpienia. Tato, w pracy mną pomiatają. Nie mam rodziny, a życie osobiste mam w ciągłym, niekończącym się remoncie. Ale może i dobrze, że spotkało cię i takie doświadczenie ze mną jako Japonką, co? Zagadał Nick po ojcowsku i objął syna. W stosunku do kobiet jesteś trochę dziki, wiem to doskonale, bo jestem przecież twoim ojcem. Uśmiechnął się. Ale mamy XX wiek i triumfalny pochód socjalizmu. Jest inne podłoże kulturowe i niezależne, sprytne dziewczyny, którym wmawia się humanizm, a ty boisz się ich, nieprawdaż? Albert nic nie powiedział. Tak, twoje milczenie wiele wyjaśnia. Mruknął rodzic. Nie wiadomo, synu, czemu ród męski zszedł na psy górna i ty razem z nim. Może to wina systemu politycznego, w którym żyjemy. Janusz patrzył na niego nic nierozumiejącymi oczyma. Ale pomyśl, synu, czy Renifer może być Żydem? Co? No, pytam, czy Renifer, albo spytam inaczej, czy spotkałeś kiedy rudą Eskimoskę? No, nie. A czy wiesz, że piloci kamikadze walczący podczas II wojny światowej zawsze zakładali na swoje straceńcze misje hełmy na głowy? Jak to? Ale po co? No właśnie. Ucieszył się Nick. Kurna! Oto rozwiązanie całej tej zagadki, synu. Jakie rozwiązanie? Spytał z niedowierzaniem Albert. No takie, że wszystko jest w życiu możliwe, pomimo że dialektyka socjalistyczna wielu możliwościom dziś zaprzecza. Jednak sam zobaczysz w przyszłości, ile życie potrafi nieść zaskoczeń, nieprawdopodobnych rozwiązań i nieograniczonych możliwości. Nick cieszył się jak dziecko. Więc empirycznie licząc wszystko jest możliwe, nawet to, że kiedyś odzyskamy niepodległość. Przecież jesteśmy wolnym krajem, tato. Nasze bratnie kraje o to dbają. A no tak, nijak jednak nie mam do ciebie żalu, że nie potrafisz zajrzeć ograniczonym umysłem w świetlaną przyszłość. Przyszłość? Przecież już teraz mamy wspaniałe czasy. Pokój, demokrację, równość. Janusz zapłakał ponownie, a jego rzewne łzy potoczyły się po policzkach jak, nie przymierzając, surowe bobki królika po grudzie. Nick podszedł i objął syna ramieniem. Jestem Sebastianem, albo Sebastian jest mną. A może obaj jesteśmy kimś, kogo żaden z nas nie zna. Władimir Nabokow, prawdziwe życie Sebastiana Knighta. Dobra Kobra niniejszym przedstawia porażającą w swej geopolitycznej wymowie opowieść milicyjno-wiejsko-niesamowicie kosmiczną pod tytułem Seleniti, część czwarta. Czyta Mikołaj Klimek. Po dłuższym czasie Albert uspokoił się. Siedzieli tak we dwóch, ojciec i syn, wpatrując się na przemian albo w drzewa, albo w niebo. Jedyne, co mogę ci doradzić, synu, to żebyś jadł dużo marchwi. Ona dobrze robi na oczy i nie tylko, bo potrzeba ci przejrzeć. Tato, a gdzie ty mieszkasz? Zmienił temat Janusz. W kosmosie, synu. A czy ja mógłbym z tobą pojechać dziś w ten, no, kosmos? Zapalił się Albert niczym małe dziecko. Nigdy jeszcze tam nie byłem. I choć kolekcjonuję dokonania rosyjskich kosmonautów, wycinane z czarno-białych gazet, to pewnie to nie to samo. Masz rację, to nie to samo, kurna, synu. Ale teraz w kosmosie niedobry czas nastał. Kosmiczni
Komuniści rządzą swą łasą łapą, wsadzają naszych o więzień, cenzurują wszystko, pną wydatki, występują wielkie braki w zaopatrzeniu. To z tego powodu na Ziemię nie dochodzą żadne sygnały życia z innych galaktyk. Cenzura, kurna synu, teraz jestem na etapie bania jakiej mety na zachodzie, by przeczekać ten cały syf i absolutnie nie mam zamiaru w tej chwili tam wracać. W ciszy, jaka nastała po tym zdaniu, do ich uszu znów zaczęły dobiegać przeraźliwe krzyki wieśniaczek. Lepiej, żebyś zniknął sprzed moich oczu, tato, bo inaczej będę zmuszony cię aresztować. Sierżant Albert powoli wracał do wsi. Po drodze znów natknął się na znajomą kobietę z głową utkwioną pomiędzy szczebelkami. Bardzo jestem wdzięczna panu milicjantowi za okazaną pomoc, powiedziała uradowana, gdy tylko wyciągnął jej głowę z pomiędzy sztachet. Doprawdy nie ma za co, mruknął Janusz, ukradkiem drapiąc się po podbrzuszu. Jestem sierżant Albert. Janusz Albert. O, bardzo mi miło pana poznać. Ja jestem Magda Piętakowa. Już czwarty dzień tak tkwię, jak jakaś głupia. Na dodatek, mimo dużego upału, odnoszę niejasne wrażenie, że w międzyczasie zostałam wykorzystana cieleśnie. Taki czyn podlega karze, prawda? Ale jeśli nawet podlega, to od tyłu się przecież i tak nie liczy, dodała triumfalnie. Więc w zasadzie nie mogło dojść tutaj do żadnego gwałtu. Naprawdę? Odetchnął z nadzieją milicjant. Po ciemku też się nie liczy jako gwałt, bo nie zachodzi przy tym moc zgodnicza. Moc? Jaka moc? Zgodnicza. Zachodzi ona wtedy, jak jest uzgodnione za obopólną zgodą, że zbliżenie się odbędzie. Czyli jak nie ma tej mocy, to nie ma przestępstwa. No tak, uśmiechnęła się promiennie. Milicjant z trudem ukrywał ekscytację faktem, że chyba mu się upiecze. W takich wypadkach zawsze poruszał energicznie palcami u lewej stopy. Pani to jest taka mądra, rzucił, bo nie wiedział, co powinien powiedzieć w tym momencie. Tam, spuściła wzrok na ziemię. Jestem tylko skromną słuchaczką robotniczego korespondencyjnego kursu psychologicznego. I zawsze sumiennie wypełniam od deski do deski dwie pełne lekcje w miesiącu. To całe 30 stron formatu A4. Gdyby to był gwałt, to jego sprawcą zapewne był Zenek Próbnik. Znaczy nasz powiatowy gwałciciel, dodała. Szkoda, chłopiny. Szkoda? On taki biedny i na dodatek całe życie miał pod górkę. A ta jego cielesna obsesja objawiła się niedługo po tym, jak państwo postawiło tu niedaleko w lesie tę swoją tajną fabrykę. Okolicznym mieszkańcom zaczęło od tego czasu zdrowo bić na dekiel. Wystarczy spojrzeć na te biegające w kółko baby, wskazała na wioskę, do której się zbliżali. Albo na mojego chłopa, którego zwą, nie wiadomo czemu, Laserowiec. To pani jest tą zaginioną żoną? Tylu funkcjonariuszy panią szukało. Zamyślili się nad dziwnymi zbiegami okoliczności w życiu. Dlaczego ten nieszczęsny kraj bezkrytycznie bierze z radością każdą fabrykę, co mu ci ze wschodu dają? Zadała odważne, choć retoryczne pytanie. Po czym nieśpiesznie ruszyli do wioski. Trzydzieści lat później. Wieczór autorski członków Kosmicznego Klubu Zainteresowania Selenitami tradycyjnie przyciągnął tłumy ludzi. Jego założyciele, starsi siwogłowi mężczyźni, z wielką pasją wypowiadali się na tematy twórczości fantastyczno-naukowej w kinie XX wieku. Bez zmrużenia oka rzucali tytułami filmów, z powodu znajomości których byli represjonowani w systemie totalitarnym. Ich sława już dawno przekroczyła lokalny zasięg. Selenitolubcy bezbłędnie opowiadali fabuły dawnych filmów fantastycznych i na poczekaniu dokonywali ich recenzji. Oceniali zmiany zachodzące w twórczości science fiction i bezbłędnie doradzali zebranym, co warto obejrzeć, a na co szkoda tracić czas. Naraz z końca sali powstał jakiś licealista i z naturalną młodzieży bezkrytycznością zapytał. A jak panowie oceniają film Gwiezdne Wojny, ten majstersztyk sztuki wizualnej, bijący wszelkie rekordy oglądalności, mający na koncie bilionowe zyski? Nie mówiąc już o zdeklasowaniu dzieł przez panów polecanych. Obrażeni chłopi spojrzeli na chłopaka z wyrazami dezaprobaty na twarzach.
To gówno? Szmelc? Do niczego nie nawiązuje. Szcza rozrywka bez drugiego dna. Kapitalistyczna sraczka, jakich mało. Zrobiony tylko po to, żeby napełnić forsą kieszenie kilku kapitalistów. Żadnej odkrywczej idei, tylko miszmasz wątków wziętych z filozofii i religii. Przekrzykiwali się jeden przez drugiego, z powagą kiwając siwymi głowami. Ale jak to? Spytał zestrachany młodzieniec. To, co panowie polecają, to jest dopiero prawdziwe gówno. Tak? Odparł dawny sołtys sielskiej wody, podciągając rękawy koszuli. W chwilę później na sali doszło do przepychanek pomiędzy członkami kosmicznego klubu a pryszczatym licealistą. To ja już nie mam więcej pytań. Dokończył cicho poobijany uczeń, nie rozumiejąc, dlaczego ci starzy ludzie nie doceniają kunsztu, przesłania i wartości marketingowej dzieł George'a Lucasa. Po tym zajściu chłopak do końca życia pozostał już zestresowany, gdyż wychowano go bezstresowo, a wychowanie takie polega na potakiwaniu w każdej sprawie i wmawianiu dziecku, że jest wyjątkowe i jedyne, a co zrobi, jest piękne. A tak w naturze zwyczajnie nie jest. Janusz Albert z dumą patrzył na dawno poznanych kolegów siedzących w blasku świateł. Razem wypili morze wódki i zagryźli je tonami kiszonego ogórka, wyjaśniając sobie zawiłe historie z przeszłości. I to nie tylko te filmowe. W pewnym okresie władza totalitarna wtrąciła klubowiczów do więzień, podejrzewając o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Z powodu wielkiego sukcesu sprawy w sielskiej wodzie Alberta awansowano, przyznając mu medal za zasługi dla ludowej ojczyzny, odpowiednią gratyfikację finansową i w czasy w zapierającej dech ciepłej Bułgarii. W tych ciężkich czasach dawny milicjant nie zostawił członków klubu samopas. Odwiedzał ich w zakładach karnych, doradzał, pokrzepiał, rozmawiał z naczelnikami więzień, w których zostali osadzeni. Wszystko po to, by okres odosobnienia nie miał nawet najmniejszego wpływu na ich psychikę. Czuł bowiem do członków kosmicznego klubu zainteresowania selenitami wielką atencję i szacunek. Mało kto miał w tamtych czasach odwagę, by otwarcie mówić o tym, co myśli. Na dodatek ożenił się z gorącą wdową po piętaku laserowcu, Magdą, która brzydziła się miętkimi mężczyznami, ale za to miała piękne pęciny. Przy jego boku stała się kobietą spełnioną, wprost uwielbiającą stosunki od tyłu. Innych bowiem Janusz od czasu spotkania z nią nie uznawał. Patrząc na członków klubu selenickiego, będących obecnie w szczytowej formie, dawny milicjant mógł szczerze stwierdzić, że to była jednak ich wielka pasja, a nie trujące wyziewy tej cholernej fabryki ukrytej w lesie. Albo, co gorsza, szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Udało mi się sprzedać młodemu parę solidnych kuksańców, mrugnął okiem dawny sołtys sielskiej wody. Niech se gnojek nie myśli, że bezkarnie można negować wszystko to, czego się nie rozumie. I czego się nigdy nie zrozumie. Koniec. Czytał Mikołaj Klimek.